Z księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna, i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, Mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. I ogon Jego zmiata trzecią część gwiazd niebieskich. I rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą. A żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony Wielki Smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan. Zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z Nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. I władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, i nie umiłowali dusz swych, aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i morzu. Bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać niewiastę, która porodziła mężczyznę. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.